Pierwsze ludzkie osiedla powstawały najczęściej w pobliżu źródeł wody. Stąd pierwsze wielkie cywilizacje, czyli rozwinięte społeczeństwa budujące miasta, znające pismo i tworzące państwa, powstawały właśnie w dorzeczu wielkich rzek. Jednym z takich miejsc była Mezopotamia, czyli kraina znajdująca się na Bliskim Wschodzie, na styku Azji, Afryki i Europy. Mezopotamia znajdowała się między rzekami Eufrat i Tygrys. Rzeki te co roku zalewały duże obszary, nawadniając je i zostawiając na ziemi żyzny muł. Dodatkowo pełniły rolę szlaków komunikacyjnych. Wylewy oraz wysokie temperatury spowodowały, że tereny te były bardzo żyzne i przynosiły plony nawet kilka razy do roku. Jednak wysokie temperatury dodatkowo powodowały, że do bezpośredniej uprawy nadawały się jedynie tereny znajdujące się bezpośrednio w pobliżu rzek. Aby zapewnić wykorzystanie obszarów od nich oddalonych, rolnicy budowali sieć kanałów nawadniających. To właśnie w związku z rozbudową i utrzymaniem sieci kanałów zaczęła się kształtować sieć zależności, która wyłoniła liderów i w efekcie doprowadziła do powstania państwa. Pierwszą cywilizację na terenie Mezopotamii stworzyli Sumerowie, którzy w połowie 4 tysiąclecia przed naszą erą założyli szereg państw-miast. Były to niewielkie państwa, obejmujące swoim zasięgiem teren otoczony bezpośrednio murami miasta wraz z najbliższą okolicą. Na jego czele stał król, a podlegli mu urzędnicy pobierali podatki i nadzorowali pracę poddanych. Miasta wytwarzały na swoje potrzeby żywność. Były także centrami produkcji rzemieślniczej, której owoce były sprzedawane przez kupców w sąsiednich miastach. Sumerowie wynaleźli pismo, które stanowiło prawdziwy przełom, umożliwiając przekazywanie i utrwalanie informacji oraz usprawniało zarządzanie państwem. Wymyślili również żagiel oraz koło, zarówno to używane do konstrukcji wozów, jak i garncarskie. Stworzyli system liczenia, którego podstawą była liczba 60, stąd podział godziny na 60 minut czy minuty na 60 sekund. W drugim tysiącleciu przed naszą erą nad Eufratem i Tygrysem powstało silne państwo Babilonia, której stolica znajdowała się w Babilonie, jednym z najwspanialszych miast starożytności. Okres największej potęgi Babilonii przypadł na XVIII wiek przed naszą erą, gdy panował król Hammurabi. Podbił on dużą część Mezopotamii. Aby usprawnić zarządzanie swoim państwem, stworzył jeden z najstarszych zbiorów praw, zwany Kodeksem Hammurabiego, który zasłynął z bardzo surowych zapisów. Babilończycy przejęli wiele z dorobku Sumeryjczyków, sami do niego dodając znaczny wkład m.in. w rozwój matematyki. Potrafili wykonywać działania na dużych liczbach i ułamkach. Prowadzili dokładne obserwacje astronomiczne, na ich bazie stworzono 12-miesięczny kalendarz, w którym tydzień składał się z 7 dni.